W dzisiejszym odcinku poinformujemy o pracach konserwatorskich przy kaplicy Świętego Jacka. Będziemy z kamerą na odsłonięciu płyty Zofii Posmy, Szwale i Pisarzy. Powiemy o Międzynarodowym Biennale Plakatów MDSM. Pokażemy nowe altany śmietnikowe przy ulicach Dąbrowskiego i Czecha, a także zaprosimy na jesień oświęcimską. Prace konserwatorskie prowadzone są przy kaplicy Świętego Jacka znajdującej się na Starym Mieście. Zabezpieczone i konserwowane są ceglane elewacje tej gotyckiej budowli. To jeden z najstarszych zabytków Oświęcimia. Jeżeli chodzi o sam projekt, to jest około 2 milionów złotych na renowację kaplicy Świętego Jacka. Póki co, ponieważ co dotykamy, gdzieś tam dodatkowe koszty dochodzą. Natomiast zewnętrzna strona to jest około 1 miliona złotych. I właśnie dlatego też musieliśmy to podzielić na poszczególne etapy. Teraz właśnie ta ściana południowa to jest ponad 120 tysięcy. I tutaj jesteśmy bardzo wdzięczni zarówno Urzędowi Miasta Oświęcim, który wspiera nas dotacją w tej sprawie, oraz Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Małopolskiego, który także dotuje to przedsięwzięcie. Teraz będziemy tak samo ubiegać się o fundusze unijne. Wiemy, że takie pieniądze mają zostać w tym programowaniu 14-20 rozpropagowane, więc będziemy się starać. Też będziemy w najbliższym czasie składać wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, więc mamy nadzieję, że tak jakby praca i ten trud, który już gdzieś tam poświęciliśmy i włożyliśmy, zaowocuje i że tak faktycznie uda nam się de facto uratować i przywrócić do świetności jeden z najpiękniejszych i jedyny całkowicie stojący najstarszy budynek w Oświęcimiu. Kaplica Świętego Jacka jest częścią dawnego klasztoru dominikańskiego, który powstał w pierwszej połowie XIV wieku. W klasztorze pełniła funkcję kapitularza, miejsce zebrań i narad zakonników. Dopiero w 1594 roku, w roku kanonizacji Świętego Jacka, przerobiono ten kapitularz na kaplicę Świętego Jacka i od tego momentu już właściwie jest kaplicą Świętego Jacka. My musimy wiedzieć, że cesarz Józef w 1782 roku skasował zakon dominikanów, kasata była i w tym momencie Dominikanie opuścili te tereny. Później był ten trudny okres, te pomieszczenia i klasztorne, i kościelne były przeznaczone na magazyny. Dopiero w 1894 roku ksiądz prałat Andrzej Knycz wykupił staraniem mieszkańców tutejszych Oświęcimia i okolic, wykupił te tereny od Żydów i właściwie zaczął funkcjonować, zaczęła ta kaplica Świętego Jacka funkcjonować. I w 1898 roku sprowadził do Salezjanów i od tego czasu właściwie Salezjanie, prowadząc dzieło wychowawcze, są na tym terenie. Pod kaplicą znajduje się krypta. Prawdopodobnie jest ona miejscem pochówku panów oświęcimskich, między innymi księcia Władysława I Oświęcimskiego i jego żony Eufrozyny, fundatorów klasztoru. Pisarka i scenarzystka Zofia Posmysz to kolejna osoba uhonorowana tablicą w Alei Pisarzy. Projekt Alei, utworzonej przy Oświęcimskiej Galerii Książki, nawiązuje do popularnych na całym świecie Alei Gwiazd. Tu jednak, w odróżnieniu od idoli kultury masowej, promowana jest jednak sztuka słowa, a na tablicach umieszczane są pozostające w pamięci cytaty. Aleja Pisarzy, no to też coś znaczy, dużo znaczy, tym bardziej, że jestem tam w bardzo dobrym towarzystwie. Już, żeby tak w sobie pożartować. Myślę, że jednak to, jak się tutaj przyjeżdżało do tego Oświęcimia jeszcze w latach tuż powojennych, a jak się przyjeżdża teraz, no to jest też wielka satysfakcja i wielka radość. I ta młodzież, która tak pięknie przeczytała ten fragment, no, to daje wielką jednak nadzieję, że Oświęcim będzie wspaniałym miastem, tak jak był historycznym miastem, a Auschwitz pozostanie tam, gdzie był. Z przyjemnością przeczytam kolejny raz tąże książkę, dlatego że pani Zofia Posmysz to jest szczególna osoba, to jest honorowa obywatelka miasta Oświęcim, to jest pisarka, ale to jest wspaniały człowiek przede wszystkim i wszyscy mieliśmy okazję tego dzisiaj doświadczyć. Pamięć bywa często ulotna, bo zapomina się często
ciężko jest nam przypisać jakiegoś autora do książki. Pamiętamy tytuł, nie pamiętamy autora. Więc koncentrujemy się na tym, żeby uhonorować współczesnego żyjącego odpowiednim dorobku pisarza. Pani Zofia Posmysz jest jedną z najbardziej niezwykłych istot, która stąpała nie tylko po Oświęcimskiej ziemi. Jestem pod ogromnym wrażeniem przede wszystkim tego, że zwykle jak mówimy o literaturze, to literaci trochę inni są w książkach, które piszą, a inni w życiu. Natomiast w przypadku pani Zofii ta szlachetność i to piękno ludzkie jest i w jej książkach, i w jej życiu. Myślę, że żyjemy w czasach, w których czasami nie ma się ochoty na to, żeby poświęcić czas na kulturę, właśnie na literaturę. Natomiast dzięki takim inicjatywom to, co jest wartościowe, po prostu jest promowane. Uważam, że jeszcze częściej powinny być te spotkania organizowane i zapraszani powinni być pisarze do tej pięknej naszej Oświęcimskiej Galerii Książki. Czytałem książkę pani Zofii Posmysz, a także 4 razy oglądałem film Pasażerka nakręcony na kanwie powieści pani Zofii. No jest to wspaniała książka i wspaniały film Andrzeja Munka. Zofia Posmysz urodziła się w 1923 roku. Podczas okupacji uczęszczała na komplety tajnego nauczania oraz kolportowała gazetki konspiracyjne. Niemcy aresztowali ją w kwietniu 1942 roku w Krakowie. 30 maja z więzienia na Montelupich została deportowana do Auschwitz. Od czerwca do sierpnia 1942 roku przebywała w karnej kompanii w Budach. W obozie pracowała w obieralni ziemniaków, w kuchni więźniarskiej, a następnie pełniła funkcję pisarki w magazynie żywnościowym i kuchni. W styczniu 1945 roku wywieziona do obozu Ravensbrück. Wyzwolenia doczekała 2 maja 1945 roku. Po wojnie pracowała jako korektorka w redakcji jednej z warszawskich gazet, a potem w dziale literackim Polskiego Radia. Jest autorką książek o tematyce obozowej. Pasażerka, Wakacje nad Adriatykiem, Ten sam doktor M, Do wolności, do śmierci, do życia. Największą popularność zdobyła Pasażerka, przetłumaczona na kilka języków. Na jej podstawie Andrzej Munk zrealizował film pod tym samym tytułem. Była też scenarzystką popularnego słuchowiska radiowego w Jezioranach. W 2006 roku znalazła się w grupie byłych więźniów, którzy witali w byłym obozie Auschwitz pielgrzymującego papieża Benedykta XVI. W Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży otwarto wystawę pokonkursową 5. Międzynarodowego Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego. 72 plakaty wybrane w drodze obrad międzynarodowego jury pod przewodnictwem profesora Wernera Schauba zostały zaprezentowane w sali Forum MDSM wraz z katalogiem towarzyszącym wystawie. Warto dla takich dni jak dzisiejszy, a więc prawie 200 osób, które spotykają się w piątkowy wieczór, by porozmawiać w cudzysłowie z artystami na temat najbardziej palących tematów związanych z prawem człowieka. Niesłabnąca tematyka związana z Chinami, bo jak uważny obserwator zauważy, mamy wiele plakatów dotyczących właśnie szczególnie rozumianych praw człowieka w Chinach, czy wolności wypowiedzi poprzez internet, jak można zauważyć, kilka plakatów do tego tematu dotyczy. Chciałem pokazać przez tą pracę, że różnorodność może budować coś wielkiego, coś dodatnego, coś co jest pozytywne. Ten plus jest właśnie takim symbolem. W 5. edycji Międzynarodowego Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego nadesłano do nas około 312 prac, natomiast do wystawy zostało zakwalifikowanych 72 prace. Prace te nadsyłano do nas praktycznie z całego świata, konkretnie z 18 krajów. Bardzo dużo było plakatów chińskich, plakatów ze Stanów Zjednoczonych, dużo plakatów polskich, ale mieliśmy też nieco bardziej egzotycznych artystów, na przykład była to Argentyna czy Meksyk. Po wernisażu w ogrodach MDSM odbyła się plenerowa prezentacja legendarnego spektaklu Ślepcy w wykonaniu teatru KTO na podstawie powieści portugalskiego noblisty José Saramago, Miasto Ślepców. Przedstawienie prezentowane na całym świecie jest metaforyczną ilustracją człowieka poddanego próbie totalitarnych zagrożeń oraz zmagań ludzi z przeciwnościami losu i kryzysem wartości.
Kolejne nowe i funkcjonalne altany śmietnikowe stanęły przy ulicach Dąbrowskiego i Czecha. Obiekty są zamykane na klucze, co eliminuje przebywanie w nich osób niepożądanych oraz podrzucanie odpadów przez osoby nieuprawnione. Wymiana altan wymagała również utwardzenia oraz obsadzenia zielenią. W tym roku nowe altany śmietnikowe staną również przy ulicy Kasprowicza 2-4. Miasto od ubiegłego roku, po przejęciu zarządzania odpadami komunalnymi, przygotowało program wymiany altan śmietnikowych. Tegoroczna jesień oświęcimska zapowiada się interesująco. Organizatorzy, Urząd Miasta Oświęcim, Oświęcimskie Centrum Kultury i Muzeum Zamek w Oświęcimiu zapraszają od piątku 26 września do niedzieli na rynek główny Wzgórze Zamkowe i zapewniają, że nikt nie będzie się nudził. Imprezy zostały przygotowane z myślą o dzieciach, młodzieży i dorosłych. W programie znalazły się koncerty, pokazy gry, zabawy i animacje dla każdego. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie chciałbym zaprosić na tegoroczną jesień oświęcimską. Ostatni weekend września, od 26 do 28, tu na Oświęcimskim Rynku wiele ciekawych wydarzeń. Pierwszy dzień, piątek, o godzinie 17 zapraszam na świetny koncert oświęcimskiej grupy Krzywa Alternatywa, która od razu zapowiadam, że przygotowała dla widzów specjalną niespodziankę. Warto przyjść o 17, ale o 18.30 Gwiazda Wieczoru, grupa Enej, znana w całym kraju z wielu przebojów. Mamy nadzieję, że również tutaj na naszym rynku przypomni się oświęcimskim fanom. To piątek, a sobotę następnego dnia od godziny 11 do 18 drugi międzynarodowy piknik organizacji pozarządowych. To spotkanie, święto tych aktywnych mieszkańców miasta, którzy zrzeszeni są w różnych klubach, stowarzyszeniach, fundacjach. W tym dniu tutaj na rynku będzie można obejrzeć ich działalność. Ponad 50 stoisk wielu organizacji z całego powiatu oświęcimskiego będzie prezentować swoją działalność. Będą z pewnością proponować widzom konkursy, zabawy, tak by każdy, kto przyjdzie tutaj na rynek, mógł się doskonale bawić. Ponadto jest kilka innych rzeczy, o których warto pamiętać. Po pierwsze, zaproponuję Państwu degustację pierogów, znanego dania polskiego, ale w wydaniu nie tylko polskim, ale również włoskim i ukraińskim. Dzięki również współpracy z miastami partnerskimi miasta Oświęcim, z Arezzo, poznamy świetną grupę z banderatorów, tancerzy z flagami, znanych na całym świecie, występujących na wszystkich kontynentach naszego globu. O godzinie 13 zaprosimy na mecz piłkarski samorządowców z Oświęcimia z gośćmi z miast partnerskich Arezzo i Sambor. Ponadto dla osób, które odwiedzą rynek oświęcimski w tym dniu, mamy specjalną propozycję, konkurs, w którym można będzie głosować na najciekawsze stoisko podczas pikniku organizacji pozarządowych, a do wygrania dla głosujących będą ciekawe nagrody. Zapraszam w sobotę od godziny 11, rozpoczynamy paradą aktywności do godziny 18. Naprawdę wiele atrakcji. Warto tutaj zajrzeć w sobotę 27 września tego roku. Zapraszam serdecznie. 28 września, niedzielne popołudnie, wczesne niedzielne popołudnie, to trzeci dzień jesieni oświęcimskiej. Zapraszamy Państwa serdecznie do Starego Miasta, na rynek główny, gdzie mamy nadzieję przywrócić, chociaż częściowo, na tyle, na ile to się da, atmosferę ubiegłego wieku. Gościć będziemy zespoły, które mają w swoim repertuarze folklor, właściwie trudno nawet mówić, że folklor, ale piosenki starowarszawskie, więc usłyszymy warszawską kapelę Zdzisława Patera, kapelę podwórkową, która cieszy się bardzo dobrą sławą i mamy nadzieję, że my będziemy mieli okazję także ich podziwiać i wspólnie z nimi bawić się tego dnia. Gościć będziemy także aktorów z Teatru Gry i Ludzie, którzy będą wprowadzać nas w atmosferę ubiegłego wieku, a konkretnie okresu międzywojennego, bo też i główni nasi wykonawcy tego dnia, czyli zespół Makabunda, to zespół, który upodobał sobie szlagiery muzyczne lat 20. i 30. XX wieku. Zapowiada się dobra zabawa w dobrym klimacie, stąd też ta impreza nosi nazwę Powróćmy jak za dawnych lat. Do tego, jeżeli pogoda nam dopisze, mamy nadzieję, że tak będzie, przygotowaliśmy dla Państwa gry planszowe, wielkoformatowe, więc będzie można spróbować swoich sił, wracając
sięgając do zabaw z dzieciństwa, z młodości, do tego, co już za nami, ale co przecież dobrze i mile wspominamy. Serdecznie Państwa zapraszamy, bo to wydarzenie bez Państwa nie może się odbyć. W ramach Jesieni Oświęcimskiej Muzeum Zamek w Oświęcimiu zaprasza na targowisko staroci Rzeczy z Duszą, które odbędą się 28 września w niedzielę na dziedzińcu zamkowym od godziny 10 do 17. W ramach tegorocznej Jesieni Oświęcimskiej muzeum zaprasza na różnego rodzaju atrakcje. Na dziedzińcu zamkowym będą miały miejsce stoiska kolekcjonerów, pasjonatów historii, którzy będą przedstawiali swoje eksponaty, które będzie można również nabyć. Są to różnego rodzaju stare książki, stare medale, odznaczenia, porcelana. Ale również odbędą się tutaj pokazy kolekcjonerów, którzy zaprezentują między innymi stare rowery, kolekcję dzwonów, kolekcję skamielin. W ramach tej imprezy będzie można posłuchać kataryniarza, a o godzinie 15 odbędzie się otwarcie wystawy Mirosława Miranowicza Srebrem i Światłem. Serdecznie wszystkich zapraszamy do udziału, również tych najmłodszych, dla których muzeum przygotowało specjalne warsztaty, które również odbędą się tutaj na dziedzińcu zamkowym.